Hejka kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z bardzo w sumie wyczekiwanym filmikiem, ponieważ dzisiaj pokażę wam, jak przerwam swoje slow-mo na TikToku. Więc zawsze jak wstawiam jakieś slow-mo, to w komentarzach piszecie mi, żebym pokazała, jak takie slow-mo przerobić, jak je przerabiam, żebym nagrała filmik, więc dzisiaj oto jestem, nagrywam dla was, więc zostawcie oczywiście dużo łapeczek w górę. Jeśli chcecie więcej filmików z takiej serii, wiecie, przerabianie slow-mo i tak dalej, to napiszcie mi w komentarzach, dajcie znać. Ponieważ na początku, to będzie zaraz, pokażę wam, jak przerobiłam slow-mo, które ostatnio dodałam na TikToka. Tam właśnie mnie prosiliście, żebym pokazała, jak je przerobić. Oczywiście zapraszam was także na mojego TikToka, którego macie tutaj, i także na mojego Instagrama, którego macie tutaj, powiedzmy. Tak, więc zapraszam was ogólnie na moje media społecznościowe. No a teraz możemy już przechodzić do filmu. Więc tak, przechodzimy sobie do aplikacji. Ja właśnie zaczynam nagrywać swój ekran. Tutaj będziecie wszystko widzieć, co się dzieje na moim telefonie. Najpierw zaczynamy od aplikacji iMovie. iMovie jest to aplikacja, w której przycinamy filmy i ona jest niestety tylko na iPhony, więc nie wiem, może kiedyś uda mi się zrobić, jak przerabiać slow-mo na Androidach, ponieważ naprawdę nie mam pojęcia, jak się przerabia na Androidach. Musiałabym o tym trochę poczytać i też jakieś aplikacje znaleźć, które są tylko na Androidzie, więc dzisiaj mamy tylko iOS-a. No zobaczcie, tak wyglądało to slow-mo bez przeróbki. Tutaj wam trochę, wiecie, poprzesuwam, wiecie, tak wygląda bez przeróbki, jest bez żadnych cięć. Jest po prostu slow-mo i teraz pokażę wam, jakie takie slow-mo przerabiam sobie na początku na iMovie. Na iMovie przycinam sobie tylko to i dodaję muzykę. Na początku musicie sobie po prostu, nie wiem, nagrać tą ścieżkę dźwiękową na TikTok, po prostu nagrać ekran, potem wchodzicie w galerię i gdzie mamy tą ścieżkę dźwiękową, na przykład powiedzmy tutaj, i podkładamy sobie to, zobaczcie. Klikamy tutaj i klikamy na trzecią taką ikonkę i mamy już tutaj po prostu głos, musimy sobie to potem poprzycinać, więc zobaczcie tutaj. Dobra, czyli jak jest ten taki boom, w sensie to takie, to wtedy musi być slow-mo, więc dajemy sobie mniej więcej to w miejsce, gdzie mamy slow-mo. O, widzicie? I gotowe. Resztę przycinacie tak, jak chcecie. Przycinacie do muzyki po prostu suwakiem tutaj sobie regulujecie. Możecie też regulować. Chyba na iMovie się znacie. Możecie też regulować szybkość, że jest szybko, wolno. Oczywiście w aparacie to wszystko nagrywamy na slow motion. Jakby ktoś nie wiedział, o tak, dokładnie tak. Nagrywamy na slow motion, potem to dajemy do iMovie, tak jak już pokazywałam. I przycinamy sobie i dodajemy muzyczkę. Zobaczcie, moi drodzy, jak ja to przycięłam sobie do muzyki. Dałam to na zwolnionym. Potem tutaj przyspieszyłam tempo tym suwaczkiem na najszybciej. Zobaczcie. I tutaj zwolniłam. Teraz ja sobie zapisuję takie wideo i teraz przechodzimy do dodawania efektów, czyli chyba to was najbardziej ciekawi. Tutaj była tylko część przycinania, dawania muzyki i tak dalej. Przechodzimy do video start. Dobra, mamy to w naszej galerii. Teraz sobie dodajemy do naszego video start. Niestety musimy powiedzieć, że video start jest płatną aplikacją, ja też nie płacę, więc jeśli chcecie robić te slow-mo, no to niestety musicie kupić tę aplikację, ale ta aplikacja naprawdę jest bardzo fajna i dużo rzeczy w niej zrobicie, więc bardzo polecam. Tutaj możemy sobie przyciąć film, ale my już mamy przycięte na iMovie, możecie sobie zrobić sobie start and end, ale my już mamy przycięte. Zresztą my tutaj mamy takie czarne. O, to widzicie? Mamy start, mamy end, jak jest ciemne, już go nie chcemy, to przycinamy set end i make video. Tak. Dobra, robimy to wideo, już nam się robi. Na początku sobie ścinam tam, gdzie chcę dodać kod. Ogólnie, aby dodawać efekty, można robić albo własne swoje kody, albo brać kody z Instagrama. Więc ja na przykład biorę z Instagrama, tutaj macie kilka Instagramów, z których ja biorę kody, albo po prostu z hashtag videostarkodes i
tam możecie sobie tak robić screeny i teraz wam pokażę, jak się tych kodów używa. Więc zobaczcie, gdy mamy zwolnione tempo, robimy sobie edit i robimy multi-split scene. Robimy set, split, wy macie pewnie po polsku, mam tutaj po angielsku. Ścinamy tą scenę i zobaczcie, mamy teraz przecięcie. O, rozdzieliliśmy dwie sceny, one są razem, tylko po prostu mamy tutaj rozdzielenie. Dalej, wchodzimy do multi-layer clip i tutaj można dodawać kody. Na początku tutaj oczywiście eksplodujemy sobie swój klip, ja sobie dam na szybki wypadek 2. Dobra, mamy swój klip, zobaczcie, mamy go tutaj i tutaj wchodzimy w kody. Import i teraz bierzemy, jest, bierzemy naszą bibliotekę, ja tutaj mam swoje kody. I bierzemy sobie kod, którego akurat użyłam do tego slow-mo. Mam go od Alicji Lebody i on jest z YouTube'a, więc Alicja, jeśli mnie oglądasz, to bardzo cię pozdrawiam. Dziękuję za ten kod, bo bardzo jest fajny. Jak widzicie, tak to wygląda. O, widzicie? Jest takie przybliżenie z takim glowem, więc tak wygląda ten kod. Tak naprawdę tylko eksplodujecie, dodajecie kod i wtedy macie już jakiś efekt. Więc zobaczcie, mamy już kod. Więc wszystko super, ten kod tutaj możecie sobie zrobić screena i także użyć. I zobaczcie, już nam się to slow-mo zmieniło. O, widzicie, tak wygląda. Dalej co ja robię? Dalej robię transfer clip. I tutaj możemy dodawać kolory do klipów. Albo też inne różne rzeczy. No wiecie, o co chodzi. Ja tutaj używam też do tego kodów. I kody to są po prostu coloring, mamy kody do kolorowania swoich klipów, którego ja wtedy używałam, chyba Pink Glow. No tak, zobaczcie, takiego użyłam. Możecie sobie zrobić screena tego, co tutaj macie i też użyć, więc robimy create. Ok, i zobaczcie, jak teraz to wygląda. Mamy tylko na tym klipie kolor, bo tylko przecięłam i dodałam na tym klipie, rozumiecie? Zobaczcie. No. I to jest tyle, co robię tutaj z tą częścią. Tej części już nie ruszam, więc teraz zajmijmy się tą częścią. I tak naprawdę tylko co zrobiłam w tym slow-mo, bo prosiliście mnie właśnie po tym slow-mo, żebym pokazała, jak go robię, to dodałam tylko w sumie trzy rzeczy. Dodałam coloring, jeden kod i dodałam tutaj efekt w efektach. Zobaczcie, tutaj mamy milion efektów. Ja wam pokażę. Tutaj mamy różne takie, wiecie, green screeny, blury i tak dalej. Tutaj mamy jakieś mirror, tutaj mamy koloryzację i ja właśnie koloryzacji do tego użyłam. Ja użyłam akurat do tego takiego przyciemnienia. To mamy po prostu w efektach. I zobaczcie, tutaj możemy sobie wybrać, na jakim tempie chcemy przerabiać nasze wideo. Klikamy sobie re-efekt i tutaj no i tyle, słuchajcie, to jest tyle, co zrobiłam z moim slow-mo, które wstawiłam, więc trzy rzeczy tak naprawdę, oprócz obcinania. Zobaczcie, jak teraz to wyszło. Słuchajcie, to jest tyle. Dalej sobie oczywiście to zapisujemy na naszej galerii. Zapisujemy, wchodzimy do galerii i słuchajcie, mamy to, możemy wstawiać na swojego TikToka. Tak to wyszło, jak widzicie, jest wszystko. O, więc słuchajcie, jak widzicie, jest to wszystko bardzo proste, trzeba po prostu to ogarnąć, chwilę na tym posiedzieć sobie, poczytać i po prostu zacząć edytować, więc możecie zacząć edytować jak chcecie swoje filmiki. Jeśli obejrzeliście właśnie ten filmik i nauczyliście się robić takie rzeczy, na przykład jak ja zrobiłam u siebie, to dodawajcie swoje slow-mo pod hashtag samo się slow-mo, to chętnie obejrzę i dam wam lajka na pewno. No i co, moi drodzy, mam nadzieję, że film wam się spodobał, że właśnie chcieliście taki filmik w moim wykonaniu obejrzeć, że czegoś się dowiedzieliście, że coś się nauczyliście z tego przerabiania. Piszcie, czy chcecie więcej części. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie na dole w komentarzach. Ja wam postaram się podpowiadać. Zostawcie oczywiście łapeczki w górę. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!